Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiejsze nagranie to będzie pierwsze takie nagranie, gdzie chciałbym Wam przedstawić taką moją mini strategię, nad którą może nie pracowałem ostatnie miesiące, natomiast na pewno ona w jakiś sposób ewoluowała w ciągu ostatnich miesięcy. To jest taka mini strategia, która kiedyś mi się rzuciła w oczy, pewne zależności, w jakiś sposób próbowałem to zagrywać, natomiast w tak wolnym czasie starałem się to po prostu rozwijać, udoskonalać i aby miało to znacznie większą skuteczność niż miało do tej pory. Część osób pewnie miała możliwość testować tą strategię, część nie. Natomiast dzisiaj chciałbym się podzielić tym ze wszystkimi. Być może komuś przypadnie do gustu, nie jest ona trudna. I myślę, że fajna, bo i na niskie, i na wysokie interwały i dość fajnie się to klaruje. Bardzo fajne są z tego wyniki. Nie przedłużając, zapraszam Was do mojej strategii 2-4-1. Ok, w porządku. Więc słuchajcie. Geneza powstania samej strategii na 2-4-1 była prawdopodobnie przypadkowa. Gdzieś zauważyłem jakieś takie zależności między właśnie poziomami 241 oraz 261. Wraz z biegiem czasu okazało się, że te 241 jednak częściej wyłapuje te poziomy reakcji. Natomiast co najciekawsze, sama strategia i to zagrywanie na 241 w tym momencie odbywa się raczej w odwrotny sposób niż pierwotnie. Wydaje mi się, że daje to lepsze wyniki, natomiast sami ocenicie w momencie, gdy to wszystko wyjaśnię. A więc tak, w pierwszej kolejności przedstawiam Wam tu miarki FIBO, które będą nam potrzebne, w zasadzie przydadzą nam się do mierzenia pomiarów. Oczywiście będziecie mogli sobie, możecie sobie je tak samo zrobić, może nie kolorystycznie, ale o tych samych wartościach zrobić sobie na Waszych platformach TradingView. Nie TradingView, proszę, mówię tylko na platformach MetaTrader, tak? Ponieważ na TradingView są znacznie lepsze możliwości, natomiast wiadomo, że oficjalnie będziemy chcieli zagrywać na swoich platformach. To, co tutaj mamy, to tak, mamy jedno mierzenie FIBO, które w moim przypadku wygląda następująco i jest to nasze główne mierzenie, na podstawie którego będziemy zawierać jakby pozycje, momenty zawierania pozycji, wychodzenia z tych pozycji i tak dalej. Natomiast drugie mierzenie będzie pomocnicze, czyli takie, którym będziemy sobie mierzyć overbalance i czasami będzie się tak zdarzało, że na przykład wyjdzie nam jakiś klaster pomocniczy, który nam jakby utwierdzi nas w fakcie, że ta pozycja powinna, ma większe prawdopodobieństwo wejścia, tak, że to zadziała. I okej, ja oczywiście w nagraniu poniżej zamieszczę odpowiedni plik PDF, w którym zamieszczę Wam moje ustawienia, byście mogli sobie zrobić podobnie, jeżeli będziecie mieli ochotę. Natomiast tutaj w nagraniu też Wam pokażę te ustawienia, byście mogli sobie na przykład spauzować i zobaczyć, jak to wygląda. Ok. Nasza główna miarka potrzebna ma ustawienia w ten sposób, tak? Oczywiście odpowiednio kolory nadane i ważna jest oczywiście kolejność tych pomiarów, tak? Czyli od najniższego do najwyższego, żeby to było po kolei, dlatego że tutaj jakby tło nam się posypie. Sam nie wiedziałem kiedyś, z czego to wynika. Dopiero później zauważyłem, że po prostu w momencie, gdy dałem miarkę o wyższej wartości poniżej poprzedniej, gdzieś tu te kolory się rozjeżdżały. Natomiast tego tutaj już nie ma. Ok, i tutaj mamy tło mniej więcej na taką przezroczystość. Co istotne, żeby było to czytelniejsze, wartości w jednym po prawej, wartości w drugim po lewej, żeby się nie nachodziły na siebie, bo to ma być czytelne. Natomiast drugie ustawienia są bez tła, jak widać. Wyglądają następująco. W ten oto sposób te poziomy nam będą potrzebne. Tutaj oczywiście bez tła, natomiast możemy sobie to całkowicie wyłączyć. OK. I takie miarki nam będą potrzebne. I teraz taka kwestia już od razu na dzień dobry. Poziom ten na czerwono to będzie pierwszy poziom naszego wyjścia z pozycji, natomiast poziom 0 będzie jakby drugim poziomem, tym takim, który oczekujemy, tak? Poziom wejścia to będzie poziom 2, 4, 1, natomiast stop loss to będzie poziom 3. Więc żeby to było jasne, ja to jeszcze tutaj oznaczę. Jeszcze raz, czyli tak, tutaj będzie pierwszy TP.
Tu będzie nasz drugi TP. Tu będzie nasz stop loss. OK. Przy tej siatce nie zaznaczam nic. Natomiast tak to będzie wyglądało. I teraz na czym polega ta strategia? Będziemy próbować wyłapać miejsce, w którym cena na poziomie 241,4, czyli tym poziomie, powinna zareagować i dać nam wejście w pozycję przykładowo w tym wypadku buy na to miejsce, a właściwie na to. Tu będziemy chcieli realizować zyski. Także jak widzicie, stosunek stop lossa do take profitu jest całkiem fajny, ponieważ w tym miejscu może nie jest tak atrakcyjny, ale w tym już tak. Natomiast większość pozycji dochodzi do tego poziomu. Tutaj możemy realizować część zysku albo uznać to za jakiś taki break even, czyli mniej więcej, nie wiem, tutaj 30%, 25% zysku realizować i zostawiać to później na ten poziom, natomiast tutaj ewentualnie przesuwać stop lossa na 0. OK? Ale zobaczycie, jak to będzie już na przykładach, że całkiem fajnie to wychodzi. I więcej będzie tych pozycji jednak na 0. I teraz na czym to polega? Już wyjaśniam. Przede wszystkim to, jakich szukamy miejsc. Bo to jest najważniejsze w tej strategii. Gdzież mamy tą strzałeczkę? Tu. OK. Załóżmy sobie, że leci cena sobie w dół. Następnie mamy pierwsze odbicie w górę. Mamy jakąś korektę. I mamy wybicie tej korekty, ok? Czyli wybicie nowego szczytu, tego miejsca. Czyli już wiemy, że coś idzie do góry. Następnie otrzymujemy jakąś korektę. Powiedzmy, no tutaj może tych korekt przesadziłem i mamy taki ruch, ok? To jest mniej więcej to, czego oczekujemy. I teraz tak. Są dwie opcje i dwie sytuacje, w których będziemy wchodzić w pozycję i w zależności od tego będziemy to przykładać miarki FIBO. Pierwsza jest taka rzecz, że jeżeli dostaniemy tą korektę tej wielkości, będę tutaj może dla ułatwienia rysował kwadraty. Jeżeli jest może nie kwadraty, tylko od razu miarkę. Nie, na kwadratami będzie wygodniej. OK, zakładamy, że tutaj mamy oznaczoną pierwszą korektę, a następna korekta jest mniejsza. I to jest bardzo istotne. To pierwsza rzecz, a druga, że ta mniejsza korekta musi wybić ten szczyt. Nie może być tak, że korekta druga wykona się w środku tej korekty i my to już zakładamy jako nasze mierzenie. Nie. Bierzemy pierwszą po wybiciu tego szczytu. OK? Teraz tak, w tej sytuacji mamy tak, że ta korekta jest mniejsza i to jest OK. To, co robimy, to przykładamy miarkę FIBO właśnie do tej korekty. OK? I nas interesuje to mierzenie właściwe. Ja sobie mam tu już to ponazwane 241 i 241 over balance. To jest to pomocnicze mierzenie. Natomiast tu przykładamy to nasze mierzenie. I grzecznie sobie czekamy. Przykładamy do kolejnych korekt. Sprawdzamy, czy są podobne, czy są większe. OK? Aż przystępuje taki moment, że dostajemy korektę, która widać, że zaczyna robić głębszy ruch. Teraz tak. Jeżeli za plecami mamy tą większą korektę, to jest bardzo dobrze. Ponieważ to jest nasza korekta pomocnicza, która powinna wyciągnąć na 2,4,1 naszą tą cenę do góry. Czyli wesprzeć nas. I do tego będzie nam potrzebna miarka ta druga, którą sobie zmierzymy tą większą korektę. Będziemy szukać na niej klastra. Tak, czyli ta większa. I najlepiej, ja to przybliżę, żebyśmy mieli dużo. A nie mogę już tam przybliżyć, OK. Dobrze. Więc najlepiej, że jak przyłożymy te korekty, to w miejscu 241, gdzie mamy tutaj, wypada jeden z poziomów, albo 1155, albo 1272, tak? Czyli ta nasza większa korekta, jak ją przyłożymy, to okaże się, że na przykład tu nam się klastruje, tak? Bardzo ładnie nam się klastruje w tym wypadku. Jeżeli byłoby też tak, że ten poziom 127 w okolicach, to nie musi być idealnie, chociaż idealnie będzie najlepiej. Ale gdzieś powiedzmy w okolicach wypada nam 127, to również to jest jako dla nas klaster. Jeżeli to wypadnie w obrębie 261, również bierzemy to pod uwagę. I jeden, i drugi, tak? Priorytetem jest 241, natomiast jeżeli wypadnie któryś z tych klastrów, czyli 127, 155 w miejscu również 261, to jest również uznawane za mocne miejsce. Stop loss oczywiście na trójce, najlepiej jeden pip spot. Natomiast w większości tu nie dolatuje cena.
jeżeli ma być wybicie. I oczekujemy dynamicznego wyjścia do góry. Czasami dynamicznego, czasami mniej dynamicznego, ale może tak być. To jest jedna z opcji, tak? Czyli mamy najpierw większą korektę i potem czekamy, czy będzie mniejsza. Jeśli będzie mniejsza korekta, to ją pobieramy tą korektę, jakby przykładamy i oczekujemy. Ok? Druga sytuacja może być taka, że korekta następna będzie większa. Dobra. Rysujemy, to było tu, nie. Ślepy jest to, dobra. Zrobię może tutaj, będzie lepiej. Druga korekta będzie tak, mamy spadek. Tu się, mamy spadek. Pierwszą korektę, drugą korektę, trzecią korektę, czwartą. Ok. I mamy tutaj, no dobra, starczy może. Czyli jesteśmy w sytuacji, w której mamy pierwszą korektę mniejszą, a kolejna jest większa. W tej sytuacji bierzemy pierwszą korektę i mierzymy pierwszą korektę, nie tą drugą większą. Zawsze nas interesuje mniejsza. Przykładamy sobie tutaj i przykładamy ją do szczytu. No, w tym wypadku niech to będzie ten szczyt, ok? Tu akurat fajnie nam wyszło, że niebieska 2, 4, 1, dobra, bo to o to chodzi, żeby wam to zobrazować. I teraz to, co robimy z naszym drugim mierzeniem. Przykładamy oczywiście jeszcze raz to samo, no bo jakby nie było, mierzymy pierwszą w obu przypadkach, tak? Korektę. Bierzemy sobie cover balance pomocniczy i sprawdzamy, czy poziom 1,41 jest wybity. No tu wyszło nam, żeby był wybity, ale zakładamy, że nie jest, tak? Jeżeli jest to gdzieś tam poniżej, to ok. I teraz powiększamy nasze mierzenie do tej korekty. I robimy tak z każdą kolejną. Jeżeli tu nam wyjdzie, że jest overbalance zachowany, a jeszcze nie ma 2,4,1, to byśmy powiększyli ją o tą korektę. Ok? I później będziemy szukać klastra. Natomiast zakładamy, że to była nasza ostatnia pozycja i mierzenie bierzemy do tej. Czyli to jest nasza pomocnicza korekta. Tutaj najlepiej, jeżeli nam wypadnie klaster. No w tym wypadku nie wypadł, no ale ja zakładam, że powiedzmy będzie gdzieś coś takiego. No i tu już mamy, nam się to klastruje, plus to nam się klastruje, więc generalnie ten poziom jest bardzo mocny. Tak? I czegoś takiego już oczekujemy. Czyli to są dwa przypadki, kiedy mamy pierwsza korekta jest mniejsza, następna jest większa, bierzemy mniejszą, ale sprawdzamy każdej kolejnej korektowy balans i powiększamy nasze mierzenie pomocnicze każdą coraz to nowszą, większą korektę. Ja to za chwilę pokażę na przykładach. Natomiast w pierwszym przypadku, jeżeli mamy większą, a potem mniejszą, to bierzemy mniejszą, a większa jest naszą pomocą, żeby to nam bardziej się sprawdziło, że wejdzie. I to są sytuacje, w których zagrywamy od 2,4,1 w górę. Natomiast możemy też zagrywać na 2,4,1, czyli w drugą stronę. To jest znacznie trudniejsze, wymaga większego skupienia, natomiast da się to zrobić i od tego będą właśnie nam pomocnicze klastrowe poziomy tutaj. Ok? Czyli zakładamy, że ja to wyjaśnię za chwilę w przykładzie. Zakładamy, że ta cena nie doszła nam do 2,4,1, tylko tutaj zawróciła i tu dopiero doszła. To my będziemy chcieli złapać stąd ruch do tego do miejsca, ok? Wtedy stop loss będziemy ustawiać nad lokalnym dołkiem, szczytem, przepraszam. Jakieś tam było, jakaś świeczka, która zrobiła górkę na chwilę, to będzie nasz stop loss. Także również króciutki. Natomiast to jest trudniejsze do zagrywania i wymaga tutaj jakby no oceny tej sytuacji poprzedniej, tak? Jeżeli nam dojdzie, tu nam powybija nam ten i mierzenie pomocnicze, i mierzenie te właściwe wybiją nam dwa razy 141, to najczęściej może być tak, że jeżeli tu będzie reakcja przy 61,8, to będziemy jechać na 241. Ale to za chwilę pokażę. To będzie jako dodatkowa opcja. Założenie strategii jest takie, że wchodzimy na 241. Mam nadzieję, że wszystko jest w tym momencie jasne. Myślę, że na przykładach, jak pokażę, to będzie to najlepsze. I teraz tak. Strategia działa na każdym interwale, ale nie na każdym rynku. Na przykład już wiem, że S&P, czyli SP500, nie lubi tych mierzeń. Jakoś nie za bardzo reaguje. Natomiast Bitcoin świetnie je lubi. Na przykład pary walutowe takie jak dolar do jena, USD Japan, świetnie je lubi. Bardzo fajnie to działa. Myślę, że znajdziecie nawet i jakieś inne rynki, na których będzie się to sprawdzać. Czy na interwale wysokim, czy na niskim. Po prostu na wysokim będzie trzeba dłużej poczekać.
Natomiast wiadomo, że będzie można może wejść troszkę ciaśniej i więcej wycisnąć z tej strategii. Bardzo jestem ciekawy waszych spostrzeżeń, czy jeżeli będziecie to testować, jak wam to się, jak to wam w ogóle działa, bo być może znajdziecie jakieś podobne, fajniejsze zastosowanie. Ale okej, okay, przejdźmy do przykładów. Znajdujemy sobie jakieś miejsce konsolidacyjne, bo w konsolidacjach bardzo, ale to bardzo fajnie się to sprawdza. Chociaż i w ruchach falowych, wzrostowych, spadkowych, dłuższych również. Ok, mamy pierwszą sytuację. Ja sobie to już usunę, żeby wam tego nie... żeby wam to nie przeszkadzało, ok? Dobrze. I teraz mamy tak. Mamy jakiś spadek i zaczynamy przyglądać się temu ruchowi do góry. Ok? Temu ruchowi do góry. Teraz to, co zrobimy. Tu jest akurat taka sytuacja, która może się zdarzyć, a która nie jest fajną sytuacją, to znaczy nie jest bezpieczną. Bo tutaj musielibyśmy zakładać ten ruch ostatni, bo widzimy, że był taki dosyć wybicie lekkie dołka. Więc możemy założyć, że ten ruch weźmiemy sobie jako pomocniczy. Ok? W takiej sytuacji. Można wziąć to pod uwagę pod warunkiem, że mamy taki zbliżony ruch z niewielkim wybiciem dołka. Że to potraktujemy naszą korektę pomocniczą, dlatego że z tego weźmiemy mierzenie. I już wam pokazuję. Bierzemy pierwszą korektę. Przykładamy. Oczywiście to nasza miarka 2,4,1. Przykładamy do kolejnego szczytu. Widzimy tutaj, że już jest delikatnie większa ta korekta. Ok, dla nas super. I teraz zobaczcie. Jeżeli ja tu przyłożę... Wiecie co? Zrobię to szerzej, żeby to było widać. Ok, tak. To jest nasza pierwsza korekta. Przykładamy do szczytu. I widzimy, jaka jest piękna reakcja na 2,4,1. Ale sprawdźmy nasze mierzenie pomocnicze, czyli to uznajmy to za korektę. Ok, bierzemy sobie miarkę overbalance. Zobaczmy w ogóle, czy coś nam tu pomogło. W tym wypadku nie. Ok, tu nawet nasze 141 wyszło w tym miejscu, że zostało wybite. Ale to ma być tylko i wyłącznie pomocnicza, więc tutaj była taka sytuacja ryzykowna, ponieważ nie mieliśmy podparcia w żadnej korekcie. Ok, ale weszło. Oczywiście stop loss na trójce jest ok, tutaj jest pod dołkiem. Dobrze, przejdźmy do następnego przykładu. Kolejny. Mamy fajne zejście w dół i zaczynają się robić coś do góry. Ok. Sunę sobie to. Przeszkadzało. Przyglądamy się temu wzrostowi. Wykonujemy pierwsze mierzenie i sprawdzamy, czy jest większa, czy mniejsza korekta od następnej. Tak, mamy ruch w dół, to jest nasza korekta, czyli mamy wzrost i ruch w dół. I mamy następną. Co się dzieje? Mamy większą. Ok? Czyli jeżeli mamy większą, to to jest nasza pierwsza. Dobra. Przykładamy dalej. Ok, mamy znowu większą. Czyli już za chwilę wiem, że będę mógł sobie przykładać nasz overbalance pomocniczy, być może szukać klastra. Ok, i teraz dochodzimy do momentu, w którym mamy taką sytuację. Tu mamy szczyt. Już widzicie, że poziom 2,4,1 zadziałał, tak? 2,6,1 i zaowocował pięknym zyskiem na 100%. Ale nasz pierwotny również został ten pierwszy taki take profit osiągnięty na tym poziomie czerwonych linii. Natomiast teraz jeszcze sprawdźmy, czy mieliśmy tutaj jakieś podparcie z overbalansu. Więc bierzemy standardowo jeszcze raz, mierzymy najmniejszą. Widzimy, że tu jest większa, więc ją powiększamy. I tu również widzimy, że jest większa, więc ją powiększamy. I tu również jest większa, więc ją powiększamy. To jest nasza największa korekta w tym ruchu. Jeżeli ją przyłożymy tutaj, to już widzicie, że mamy praktycznie klaster w tym poziom 127. Jest bardzo blisko poziomu 241 i to jest dla nas mocny setup. Czyli już wiemy, że to jest duże prawdopodobieństwo, że to wejdzie. Teraz jeśli sobie przyłożymy tutaj miareczkę, pozycję długą na przykład, wchodzimy na 241 z zyskiem tutaj do 0 i do trójeczki, to już mamy tutaj 1 do 4, tak? To jest zarobek 1 do 4. Więc 4 razy tyle możemy zarobić, co stracić.
Okej, okay. Ale żeby nie było, że to są pięknie wszystkie takie sytuacje, zaraz przechodzimy do następnej. Dobra. Tu jest sytuacja, w której no, będziemy mogli zagrywać odwrotnie, natomiast nie wejdzie nam normalny setup. Okay. Mamy pierwszy ruch. Już na oko możemy zauważyć. Od tego do oka pierwsza korekta, ta jest mniejsza. Tak, ale to nic. Mierzmy, sprawdźmy. Jest mniejsza, jest. Dobra. Bierzemy tą mniejszą. Zamieniamy na nasze 2, 4, 1. I patrzymy, co dalej. No mamy większą, ok. No to przykładamy tutaj do góry. I teraz co mamy? W tej sytuacji mamy zaliczenie poziomu 2, 4, 1 i mogliśmy z niego uciec. Albo wyjść na zero spokojnie, albo zaliczyć ten poziom, zrealizować część zysku, ustawić na break even i nie stracić. Po prostu minimalnie zarobić, a nie stracić to też jest zarobić, uwierzcie mi. Także tutaj była sytuacja, w której... I to, wiecie co, i to chodzi o to, że jest bardzo dużo takich sytuacji, w których na przykład jeżeli to nie wejdzie, to naprawdę mamy okazję wyjść na zero. Tak, żeby zminimalizować jakby nasze straty. I tutaj albo jeżeli ktoś zagrywa dla bezpieczeństwa tylko na ten poziom, no to może sobie tutaj realizować 100% i do widzenia. Natomiast jeżeli ktoś chce, realizuje część, ustawia na break even i do widzenia. Nie mamy straty. Ok? Natomiast tutaj jeszcze... Czy mieliśmy jakiś overbalance pomocniczy? Większa, mniejsza i tutaj mamy większą. Ale zaraz wam coś pokażę. Bo to nie wiem, chyba to jest ten przykład. No nie, tutaj nie mieliśmy takiego klastra. 127 poziom był znacznie wyżej niż 141, więc nie. Ok. Tutaj widzę, że zagrywki na drugą stronę nie było, natomiast te 141 poziomy, czerwony tu, one były daleko od siebie, natomiast jednym swingiem oni wybili dwa poziomy 141, jak widzicie, i overbalansu, czyli tego i największej korekty, i tej naszej mniejszej. Ok? I tu można by się pokusić o zagrywanie w drugą stronę. Natomiast w tym przypadku bym nie zalecał, ponieważ nie zostały osiągnięte poziomy nasze 0,61 i 8, które są tutaj. Ok, tutaj mamy opcję bez klastra. Zaraz ją przebadamy. Zobaczcie, to są na razie sytuacje na Bitcoinie. Gwarantuję wam, że takich sytuacji będzie znacznie więcej. Ok, jedziemy. Tu będzie bardzo ciężkie to do dostrzeżenia, tak? Zobaczcie, to jest interwał tylko 3-minutowy. Tutaj na razie w ogóle nie mówimy o jakimś wysokim interwale. Ok, ja tu rozrysuję, jak tu są korekty. Mamy szczyt. To jest korekta dotąd, ok? Tego ruchu nie bierzemy pod uwagę, ponieważ on się zawiera, tak jak powiedziałem, w tej korekcie. Możemy wziąć dopiero po wybiciu dołku lub szczytu. W tym wypadku, że to jest trend spadkowy, dopiero pierwsza korekta po tej. Zmarzymy, czyli tak. Nas interesuje pierwsza korekta, czyli ta, ten wzrost do góry. No to co, to mierzymy. Mierzymy tą korektę. Ok, mamy nasze 2, 4, 1. I przykładamy. Jest większa. Ok, i przykładamy tutaj. Dobra, mamy to. Teraz sprawdzamy nasz overbalance. Mamy za plecami większą korektę, czyli tą. Sprawdźmy, czy ona w jakiś sposób byłaby dla nas pomocnicza. Podamy niżej. Mamy mniejszą, natomiast tutaj mamy większą. O, widzicie, że wyszło ponad 100%. No to ją powiększamy. W jakiś sposób by nam to pomogło? No niestety nie. Tak jak mówię, nie zawsze jest taka sytuacja, że nam pomoże, natomiast w przypadku, gdy korekty są coraz większe, tak jest. Natomiast tutaj mieliśmy korektę, zobaczcie. To jest też istotne. Mieliśmy korektę taką, potem mieliśmy taką, a potem znowu większą. Jeżeli mamy sytuację, że mamy korektę taką, potem taką, to jest większe prawdopodobieństwo, że to ten klaster nam zadziała i się nam tu sklastruje. To są super już wtedy sytuacje naprawdę takie na 99%. Ale jakby nie było, bez względu na to, czy ten klaster nam pomógł, czy nie, zobaczcie, co się wydarzyło. Poziom 2,4,1 osiągnięty, troszkę było nerwów, ale trójeczka nie osiągnięta, cena co? Spadła. Bez względu na to, czy byśmy wytrzymali do zerówki, to tutaj praktycznie już w tym miejscu mieliśmy prawie realizację tego poziomu naszego czerwonego. A nawet, to gdybyśmy to wytrzymali i tutaj pękli,
To zobaczcie, to jest jak istotny poziom. Tu jeszcze była walka i niepewność, więc tu można było wyjść, bo nie wiadomo było, w którą stronę to pójdzie. Ok? Mamy kolejną sytuację. Zaraz zobaczymy, czy to nie jest ta, o której myślałem. Mamy pierwszą korektę, drugą korektę. Tu jest mało korekt, tak? To jest jakiś prawdopodobnie trójfalowy ruch. Zaraz zobaczymy. A nie, dobra. Czekajcie, bo to chyba był przykład, że bierzemy tą. Ja was przepraszam, ale mam już tyle tych przykładów, że mogłem nie zauważyć. Tu mamy większą, ale wybijająco 141. Tu mamy jeszcze większą i tu mamy jeszcze większą. Nie no, to jest dobry przykład. To jest dobry przykład, ponieważ nasz take profit praktycznie został w całości osiągnięty, cena cofnęła. Ale za chwilę zobaczymy też ten większy, bo być może tutaj ja mam na myśli jeszcze drugi przykład. Sprawdźmy sobie nasz overbalance pomocniczy. Jak to wyglądało? Tutaj mamy troszkę większą. Bo tutaj nie za bardzo jest co przykładać. Natomiast tak, jest tu klaster. Ewidentnie widać. Oj, nie to się. Ewidentnie mamy klaster i to mamy równo klaster na 155, 27, tak. To jest przyklastrowane, także tutaj to był mocny setup. Co prawda nie weszło na 100%, ale tutaj spokojnie bardzo ładny ruch. Ze spokojnym wyjściem na zero, nawet w najgorszym przypadku, gdyby ktoś to przespał lub odszedł od komputera, przestawił sobie. Tu jest naprawdę, są zawsze okazje praktycznie na wyjście. Rzadko kiedy wybija. Wybija od razu, przepraszam. Aha, i jeszcze miałem sprawdzić ten drugi przykład, tylko czy to, nie wiem, czy to było to. Dobrze. Pierwszy jest większa. Co my tu mamy? No właśnie, tutaj znowu mamy tą samą sytuację, zobaczcie. 2,61 nawet doszło, ale trójeczki nam nie wybiło. Tutaj nawet nie ma co szukać overbalansu, dlatego że tu mamy dwie podobne korekty. Ale jakby nie było, jeżeli zmierzyliście sobie tą i następną i mieliście następną większą, a tak było, minimalnie, ale jest, to ostatecznie dostaliśmy te poziomy. Cena zrobiła nam poziom czerwony, a ostatecznie również i zero. Okay? Także jest i byłby kolejny zysk. Fajny. Dobra, sprawdźmy, czy jeszcze coś tu mamy, czy przechodzimy na jena. Jeszcze mamy dwa przykłady. Przykład ten. To my żeśmy tu widzieli. Mamy pierwszą korektę i każdą kolejną większą. Dobra. Już widzimy, że mamy tak, mniej więcej taki ruch i potem mamy podobne te korekty. Ok? I tu mamy większą. Sprawdźmy sobie to. Czy to o to chodziło? Może o ten malutki ruch. Wydaje mi się, że ten malutki, będziemy przykładać, tu jest mniejsza, jest większa. No nie, tu nam nie zrobiło. 4,1, ale być może niżej. No, tak. To jest to miejsce. Znów mamy trójeczkę niezrobioną. OK. No to bierzemy nasz overbalance pomocniczy. Gdzie tutaj na przykład to jest bardzo fajny przykład. To już wiem chyba, o co tu chodziło, że czasami trzeba wyczekać i jeżeli nam w tym miejscu nie łapie poziomu, tak, nie ma 2, 4, 1, to spokojnie, to poczekajmy na kolejny. Jeśli nam nie pali, nie próbujmy wchodzić na siłę, tak? Nie ma wchodzenia, jeżeli nie dotknie. Czy coś. No bo OK, tu się udało, ale to nie jest dobry nawyk, który później może powodować problemy. Dobrze, weźmiemy to, zmienimy sobie na 4,1. Dobra. Już widzimy, że mamy większą korektę, więc powiększamy nasz overbalance. Tu mamy większą korektę, więc powiększamy nasz overbalance aż stąd dotąd. Czy my mamy tu jakiś klaster? Ano jest klaster na 261. Zobaczcie, pięknie poziom 155. Nam się klastruje z 2,61 akurat w tym wypadku. No i ten poziom zadziałał. Stop lossa nam nie wybiło na szczęście. Także również to miejsce fantastyczne na zajęcie pozycji. Świetny zysk. Okay, także tutaj w tej strategii trzeba po prostu wyczekać. Jest, no, trochę wymaga cierpliwości, natomiast zobaczcie, to jest interwał 3-minutowy. Tak? Więc jeżeli ktoś zauważy jakiś odcinek wcześniej, to może próbować się dołączyć i po prostu złapać tego jednego, dwa trady w ciągu dnia. I tu mamy chyba mój ulubiony przykład. W momencie, gdy mamy piękny ruch pięciofalowy do góry. Jest to fajnie wyczekane. Teraz tak, to jest fajny przykład. Dobra, mamy pierwszy ruch do góry. Stąd pierwszy.
trzeci, czwarty, pyk, 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 tutaj, co nie? I teraz zrobimy tak. Bierzemy pierwszą. To jest nasza główna, główne nasze mierzenie. Widzimy, że następne jest, takie jest właśnie, jakie jest następne mierzenie? Jest większe, ok, czyli liczymy się z tym naszym pierwszym. Tam to będzie nam służyło jako werbalans pomocniczy. Idziemy do góry, idziemy do góry, idziemy do góry, idziemy do góry. No i dochodzimy do tego miejsca. Ok. I teraz już zmierzę od tej, bo już wiem, że ona jest większa. Biorę nasz overbalance pomocniczy. Widzę, że mam większą korektę. Sprawdzam następną. Widzę, że znów jest większa, więc powiększam. Wchodzę do następnej. Jest jeszcze większa. I sprawdźmy, czy tu jakiś klaster był. Tak, tu był klaster na 261,8 i 127, czyli w tym obrębie. I zobaczcie, co prawda nie dotknęło chyba 261, nie dotknęło 261, bez względu na wszystko, dzięki temu, że wchodzimy na 241, pozycja jest, wchodzi i naprawdę tutaj długo już nie trzeba było czekać. Te miejsca, później wystrzał i zrealizowana pozycja. Tak, wchodzimy zawsze na 241, bez względu na to, gdzie jest klaster. To jest bardzo istotne. Mamy klaster, jest mocne miejsce, być może ono tak zadziałało, że no wiecie, to jest Bitcoin. W zależności od giełdy te zasięgi mogą się znacznie różnić, więc na może na innej giełdzie, bo może u waszego brokera mogło to bez problemu zostać zaliczone. Ale to jest fajne miejsce właśnie, przykład tego, jak to działa. Dobra. I pokażę wam jeszcze tylko parę przykładów, bo to już chyba będzie wszystko na parze USD Japan. Żeby było, że na parach walutowych też to fajnie działa. Ok. A tu pobawimy się na jeszcze niższym interwale, żeby było zabawnie. Zejdziemy sobie na interwał jednominutowy. I popatrzcie. Znów mamy sytuację, w której mamy piękny pięciofalowy ruch do góry. I teraz tak. Mamy pierwszą korektę dużą. Ok. Ja to zmarzę. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy wszystko się nagrywa dobrze. Jest w porządku. Mamy pierwszą dużą już korektę i widzimy ten ruch i później kolejne. Czyli co w tym wypadku robimy, tak jak mówiłem, pierwsza korekta będzie naszą pomocniczą, natomiast my się skupiamy na pierwszej po. Ok? Pierwsza po teoretycznie powinna być ta, ale jak powiedziałem, ma być wybity szczyt, czyli po wybiciu szczytu pierwsza jest ta korekta. No więc to bierzemy pod uwagę. Bierzemy nasze mierzenie, przykładamy wyżej, widzimy, że jest ok, tu 141 nawet nie wybite jeszcze i dochodzimy do takiego miejsca, jak jest tutaj. Okay. I dochodzimy do takiego miejsca i tu nie ma naszego tego, więc idziemy dalej. No i tu będzie ciepło. To byłoby ciepło. Czekajcie jeszcze, żebym to zerknął. Tak, tutaj nam nie doszło niestety. Racja, to jest przypadek, w którym ta korekta by zadziałała. Ta mierzona stąd. Okej, tu by zadziałało. Tu by było 2, 4, 1, doszło praktycznie do zera i to by był szybki strzał. Ale okej, my musimy się trzymać zasad. Bierzemy tą. Ta niestety nie zadziałała w tym miejscu. Musimy brać ten ruch. Ten ruch jest praktycznie na stop lossie. To prawda nie wybity, ale jest. Ale zobaczymy, czy nam tutaj jakoś klaster pomógł. Okej, okay. Zmierzymy sobie balance. Bierzmy sobie tą korektę. Tu już wiemy, że jest większa. A tu chyba klaster nam nie pomoże. Jest na 261. Jest klaster na 261, praktycznie stop loss, no uratowany. Pozycja na ten moment zamknięta tu na połowie. Nie wiadomo, co będzie dalej. Nie, wiadomo, że tu już by nas wybiło. Także jakby tu nie było realizacji zysku, tutaj na break even, na pewno po tym ruchu na break even wyjście, czyli tak jak mówiłem, znów nie ma straty. Tylko pozycję trzeba pilnować. Kolejny przykład. Mamy jakiś spadek.
Zaczyna się coś budować. I mamy co? Mamy pierwszą korektę, później mamy mniejszą. Później mamy większą, tylko ja nie wiem, czy ja tego dziłka bym wziął w ogóle pod uwagę. Ja bym chyba wziął tą pierwszą korektę, a jeżeli tą mam większą, to ja bym się zasugerował tą. Uznajmy, że tak zrobimy, no bo ten pipsztryk to nie, to jest jakaś taka mała konsolidacyjka. Zobaczmy to. Ok, przykładamy, mamy większą, mamy większą. Mamy większą, mamy większą. Co tutaj się zadziało? Czy tutaj mamy? No, muszę sobie szerzej to wsiąść, ale zobaczymy, bo być może nie ma co kombinować. Podamy tutaj. Mamy w punkt. To jest to. Mamy w punkt po prostu. Sprawdźmy jeszcze verbala. Zobaczmy już od razu tutaj z boku. Większą korektę. Mamy większą. Zobaczmy, czy co ona w jakikolwiek sposób mogła nam pomóc. Podamy tutaj. No tak, jest piękny klaster. 127. 214, zobaczcie, strzał do góry, od razu 100% zaliczony. I tutaj by to weszło. Nawet jeżeli komuś by ten poziom nie wszedł tutaj, to prawdopodobnie tu by wszedł. I to bardzo blisko stoplosa, ale nie wybity. Tutaj również była okazja jeszcze na wejście na 241 i złapać ten ruch. Jeszcze nawet drugi raz. To prawda, jeżeli komuś by to tu weszło, to głupotą byłoby łapanie tego drugi raz oczywiście, ale byłaby taka możliwość. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj mieliśmy. To jest chyba sytuacja również, w której możemy wyjść bez szwanku. Zobaczymy. Okej, mamy większą korektę, już widzimy. Tak, mamy większą korektę, następnie mamy mniejszą, czyli bierzemy tą mniejszą. Tamta będzie nam służyć za wsparcie. Sprawdzamy, 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 sprawdzamy i dochodzimy do miejsca tego. Nawet tutaj dokładnie. I bierzemy mniej, większą korektę. Nasz overbalance pomocniczy. Tu chyba mamy większą. To nam coś pomoże. No nie za wiele. Ok. Bez względu na wszystko, cena dochodzi do 241,261. Nie wybija nam stop lossa. Robi nam poziom ten w tym miejscu. A następnie wykonuje ruch taki, że nam zalicza nasz ten poziom. Teraz chyba ja chciałem sprawdzić tą sytuację tutaj. Odwrócony? Nie, tutaj nie ma odwróconego. A, wiem. To jest chyba sytuacja taka, w której jeżeli byśmy sobie sprawdzili ten poziom, traktowali to jako pierwszą korektę, to tutaj mamy tak, to o czym mówiłem, podjazd. Zobaczcie, to jest ten przykład. Zagrania na 2-4-1 również. Jeżeli założymy, że to jest pierwsza korekta i jest największa, to w tym miejscu tej korekty mamy dojazd do 61,8 i to była reakcja. Tu cena spadła i potem ponownie była reakcja, tak? Czyli mieliśmy podwójne przetestowanie tego poziomu. I tutaj jak najbardziej przy tym reteście mogliśmy próbować zagrywać na 2-4-1. Tak, to jest ta sytuacja. Jeżeli cena wybija nam tu 1,41 tej korekty, natomiast tu wraca nam i jest reakcja. Więc tutaj moglibyśmy zagrywać na 2,41. I jeszcze tylko sprawdzam, że tutaj w momencie tym mamy tu mniejszą korektę. To jest ta korekta właściwie. To jest to, taka malutka tutaj korekcina. Ona tutaj już chyba by nam zrobiła tak, 1,41, tak? Czyli nawet jeżeli byśmy wzięli nie pod uwagę nie o to jako korektę, tylko to mniej, tą mniejszą tutaj, to jest tak naprawdę, to jest pierwsza korekta po tej dłużej. Już tutaj mamy, zobaczcie, zagranie na 2,41. Mamy realizację w tym miejscu. Natomiast też widzimy, że na tą, dlatego mówię, praktyka zrobi swoje, jeżeli zaczniemy mierzyć różne, czyli tą większą, tą mniejszą, będziemy znajdować różne zagrania. Tutaj było bardzo fajne na tą korektę zagranie, że jest reakcja na 61,8 i tu można było próbować to rozgrywać na 2,4,1. Ale ja bym się mimo wszystko trzymał tego zagrywania od 2,4,1. Dobra, sprawdźmy sobie kolejną sytuację. Mamy wzrostową i spadkową. Najpierw sprawdźmy sobie wzrostową. Co my tu mamy? Mamy tutaj tak, mamy wzrost, głęboka korekta.
podobna korekta. OK? Czyli mamy dwie podobne korekty. I teraz co możemy tu zrobić? No teoretycznie powinniśmy zagrywać na tą kolejną. Teraz zobaczymy, która jest większa. No one są identyko. Dobra. One są identyko. Niemalże możemy zagrywać na te. Zobaczmy w ogóle, czy znajdziemy tu okazję, czy to jest ten przykład, czy ja coś pomieszałem. Nie mamy, nie mamy, nie mamy. Tutaj mamy. Dopiero tutaj, jeżeli zagrywamy na te miejsce. No i to oczywiście również zaowocowało nam tym, że doszło do 241, zaliczyło nam praktycznie tutaj ten szczyt, ok? Troszkę było czekania. Natomiast tu mamy zjazd. No, nie widzę przeszkód, aby wykorzystać to również było na dwa sposoby. Czyli biorąc pod uwagę, że liczymy stąd, tu mamy te same korekty, więc zagrywajmy na pierwszą mniejszą korektę, czyli tą, po tym szczycie, ok? Czyli mamy dużą korektę. I sprawdźmy, czy jakbyśmy zagrywali po wybiciu tego wierzchołka na pierwszą, czy byśmy coś tu ugrali. To byłby przypadek, czy nie? Czy coś by się udało? Ok, to jest mała korekta, ale ktoś lubi scalping, czemu nie? No nie doszło. Ok, idziemy dalej. Idziemy dalej. To chodzi. I co my tu mamy? No drodzy Państwo, bez nawet overbalansu pomocniczego, który zaraz bym tu i tak znalazł, z którejś z tych korekt większych. Mamy poziom 241, 261, trójeczka niewybita i mamy nawet szczyt. Proszę, także nawet na mniejszej takiej można było ugrać, a potem jeszcze na tej większej. Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wygląda. Dobra, byka. Nie wiem już, co to znaczyłem, ale okej. Okay. Co my mamy tutaj w tej sytuacji? Mamy mniejszą, a potem mamy większą. Zobaczmy. Jakby się to skończyło nasze zagranie. Przykładamy. I tu mamy nasz dołek. Ok, na zagranie na 2, 4, 1. Teraz co się dzieje? I już tu widzimy, że tu będziemy mieli wybicie. Czyli w tym przypadku to by nam właśnie nie weszło. Ale tu znowu prawdopodobnie musimy sprawdzić klaster. Więc wiadomo, że bez klastra będzie mniejsza szansa. Żeby nie było, że zawsze wychodzi. No bo nie ma idealnych strategii. Okej, tu mamy mniejszą nawet. No tutaj ja nie widzę klastra tutaj. Żadnego. Tu nie ma żadnej pomocy. Także tutaj w tej sytuacji no byłoby to sytuacja, w której mielibyśmy wybicie stop lossa po prostu. Wybiłoby nam stop lossa i tyle. Jak widzicie, czasami tak też jest. No i zobaczmy, czy coś jeszcze mamy. To by było chyba na tyle przygotowanych przykładów. Nie wiem, mam nadzieję, że Wam wystarczą te przykłady. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to po prostu dajcie znać. Ok? Także tutaj Wam chciałem przedstawić tą strategię. Powiedzcie mi, dajcie mi w ogóle znać, co sądzicie o takim zagraniu. Czy to jest bardziej według Was przypadkowe, czy faktycznie te mierzenia mają coś do siebie, że cena na nie reaguje. Potestujcie, zobaczcie, czy to działa. Próbujcie na każdym interwale, tak? Jak ktoś lubi godzinówki, poszukajcie sobie na godzinówkach. Na godzinówkach powinno to bez problemu działać, powinno reagować. Teraz zobaczymy jakiś przykład tutaj. Coś się uda na godzinowym interwale, weźmy sobie ten przykład. Mamy mniejszą korektę, mamy większą korektę. No, co prawda one są znacznie większe. Nie brałbym tego pod uwagę, natomiast kto wie, no jest. To od razu mamy tu już zagranie na 2-4-1, tak? Dlatego mówię, to jest bardzo duża korekta, dużo większa od tej, ale 2-4-1 reakcja jest inny. Udało się, dobra, ale zobaczmy sobie to później następne mierzenie. Zobaczmy, co następna korekta nam powie, czy jest większa, czy mniejsza. Jest mniejsza, czyli bierzemy niestety mniejszą pod uwagę. Ta powinna być dla nas pomocnicza. Ale czy my mieliśmy w ogóle okazję na nią zagrywać? Nie. Na tą większą nie. Także tutaj by weszła nam tylko ta malutka. Tutaj też by się znalazła w spadku malutka. Znaczy malutka na interwale godzinnym to nie jest wcale taka malutka. Mamy mniejszą, mamy większą. Zobaczmy. Tu mamy malutką korektę. Okay. Malutko mówię. No malutka na godzinnym. Tutaj co mamy? Troszkę większą. I co mamy tutaj? Mamy tutaj taki ruch. O, idealnie. Zobaczcie. Na interwale godzinnym. Mniejsza, większa.
Pach 261, 241 poziom zachowany. Praktycznie mamy take profit tutaj na zero. A dość szybko ten na czerwono. Tu jeszcze cena zeszła z powrotem. A i tak zrobiła nam cel. Także dobra, myślę, że to wystarczy. Jak widzicie na parze do jena to działa. Fajnie jakbyście potestowali na innych parach walutowych i dali znać. Być może to jeszcze gdzieś indziej fajnie się sprawdza. Być może są częściej sygnały na wyjście, ale myślę, że jak dojść w... zrobić z tego dobrą praktykę, to myślę, że to będzie naprawdę generowało fajne zyski, aby tylko znajdować poprawne te korekty. Także cóż mogę powiedzieć, to tyle z mojej strony i mam nadzieję, że nagranie się podoba, że strategia wygląda ciekawie i czekam w takim razie na wasze opinie, także to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo i trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.